Zapraszam na kolejny materiał polityczny. Jakub Sykut. Zapewniam wszystkich, że tymi rowerami będzie się ktoś zajmował. Nie jest. Czy jest na stacji? Nie jest na stacji. Wszystko fajnie, nic nie płaci. Witam Was tutaj, cześć, witam z nóż i zapraszam Was na już 10 odcinek z warszawskiej polityki. Tak, spokojnie, dzisiaj... Tak, dokładnie, ale Panu tutaj jeszcze nie ma. Dobrze, wracając do meritum, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli trzech gości, łącznie ze mną. Czyli będziemy mogli zrobić większy i ciekawszy dialog. Jest oczywiście ze mną znany i lubiany już z poprzednich odcinków politycznych, m.in. z TVL-a, Lotniska Babice i innych odcinków, Pan Dominik Latający. O, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj tak na odległość się porozumiewamy przez komunikator nazwany b... No i tak sobie tutaj siedzimy. Pamiętajcie, zostańcie w domu, jak nie musicie wychodzić. Oczywiście to było lokowanie produktu, więc będzie trzeba to wypikać. Natomiast jest też z nami drugi, pan Dominik. Dzień dobry, do tej pory tylko znany ze streamów oraz gry w Catan. Która miała oczywiście wielką i ogromną oglądalność. Ale zmieniając temat, przejdźmy do tego, o czym w dzisiejszym odcinku będziemy mówić. Od przyszłego roku w warszawskim rowerze publicznym, czyli znanym i lubianym Veturilo, znajdą duże zmiany. Będą dotyczyć nie tylko tego, ile rowerów będzie dostępnych, ale w jaki sposób będzie można je wypożyczać. A co najważniejsze, zmiany odnośnie warszawskich rowerów nie dotyczą tylko Veturilo, ponieważ powstanie też nowa instytucja wypożyczająca rowery na nieco innych zasadach niż Veturilo, i to dotychczasowe, i to po zmianach. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tego, jak będzie wyglądać, głównie oczywiście, bo nie ukrywamy, że Was to interesuje, jak będzie wyglądać Veturilo po 2020 roku. Jeżeli będą znane nowsze informacje i to, co tutaj mówimy, już jest nieaktualne, teraz Wam się pojawi karta lub w opisie będzie link do nowszych informacji. Oczywiście zachęcamy do i tak do obejrzenia całego tego materiału. I tak, owszem, będzie przerwa zimowa ta ostatnia. No i przerwa zimowa pozostanie niestety z nami na dłużej, bo aż do 2027-2028 przerwa zimowa jest zapisana w przetargu. Tak, panie Dominiku? Tak się zgadza. To znaczy, jest dopuszczona pewna elastyczność, co ciekawe, w dwie strony, więc sezon może być równie wydłużony. Więc może się okazać, że przy ciepłym grudniu jeszcze będzie można wtedy jeździć, ale niestety Warszawa nie pójdzie śladem innych miast, abyśmy mieli gwarantowane rowery w tym czasie. Dlatego, bez zbędnego przedłużania, co się stanie, panie Dominiku, jeżeli właśnie, bądźmy szczerzy, na przykład 1 marca pojedziemy sobie na stację Veturilo, powiedzmy, że pod Centrum Nauki Kopernik, i co tam zobaczymy? Co zobaczymy na miejscu, gdzie była kiedyś stacja z terminalem? Centrum Nauki Kopernik to bardzo popularna stacja, można ją określić jako centralna. Delikatnie mówiąc, bardzo popularna. Więc tam akurat możemy nie zobaczyć aż tak dużych zmian, bo będzie tam najprawdopodobniej terminal. Ale tutaj uwaga, ponieważ w nowym systemie terminali już nie będzie tak dużo, będą stanowiły zdecydowanie mniejszą część, jeżeli tutaj mówimy o wszystkich stacjach. Tak szacuje się, że terminali na początek będzie 50, ta liczba jeszcze będzie mogła być nieco zwiększona. Przy liczbie totemów, czyli takich tylko wyznaczników mówiących o tym, że tu jest stacja, w których nie możemy wypożyczać, nie możemy przy użyciu samego takiego totemu wypożyczyć, w liczbie 450, więc jak widać, terminale są w zdecydowanej mniejszości. Ale panie lotniku Dominiku, pan może wytłumaczyć nam, jaka jest różnica pomiędzy totemem a pełnoprawnym tutaj terminalem. Także tak, terminal to jest ta rzecz, którą my już znamy i kochamy, albo kochamy, ale nie używamy. W większości przypadków, w końcu nie bez powodu, ulegają prawie że całkowitej likwidacji, dlatego że terminal to jest ta
ten taki słup, na którym możemy sobie poklikać, wypożyczyć coś, wypożyczyć rower, jak powiedzmy telefon nam się zepsuje i tak dalej. W praktyce wypożyczenia przez terminal stanowią odsetek mniejszy niż 10%, także nie cieszy się to zwykłą popularnością. Po pierwsze dlatego, że aplikacja na smartfon jest o wiele wygodniejsza, po drugie już samo korzystanie z tego terminala jest nawet niewygodne, nawet nie ze względu na to, że ten system źle wygląda czy coś, albo jest nieprzejrzysty, tylko ze względu na to, że te terminale są w takie skromne układy elektroniczne wyposażone, że to ledwo zipie i jak się nie zawiesi, to jest jakiś istny cud. Jak widać na nagraniu, jakimś cudem działa. Dlatego... Mapy nigdy nie działają. Proszę? Mapa nigdy nie działa. A, dokładnie, mapa nigdy nie działa, ale w teorii można przez to wypożyczyć rower, doładować mapę, sprawdzić i tak dalej. W praktyce różnie to z tym bywa i się to nie cieszy zbytnio dużym zainteresowaniem. A totem? Totem to będzie taki słupek, najprawdopodobniej mniejszy będzie rozmiarowo niż ten terminal, chociaż nie wiemy, ale podejrzewam, że jak to będzie zwykły słup bez elektroniki. Będzie prawdopodobnie wyglądać tak jak nasz przystanek autobusowy w drugiej strefie. No, coś w ten deseń, z informacją, że tutaj się znajduje stacja Veturilo, jakaś tam taka i taka, tam cenniki będą rozpisane, regulaminy i nie wiadomo co, że oj, już teraz zacznij korzystać, pobierz sobie aplikację i on tak jakby będzie nam wyznaczał po prostu stację. On sam nie będzie stacją, ale będzie takim punktem na tej stacji i będzie nas informował, że w tym rejonie obowiązuje takowa. I teraz może pan Dominik wytłumaczy, jak będzie wyglądać zostawianie takich właśnie rowerów pod stacją i terminalem, bo to będzie chyba prawie takie same. Zgadzam się, czy jakaś będzie różnica? W większości przypadków tak, ponieważ o ile elektrozamki w pewnej formie pozostaną, wygląda na to, że w przypadku rowerów dziecięcych, tak, głównym wyposażeniem rowerów, jeżeli chodzi o ich blokady, nie będzie już teraz tutaj ten dzyndzą, którymi wstawiamy je do stacji. Nasz znany i kochany początek intro od Avizu Nasz Poza Prawem, gdzie się wczepia i wyczepia, jest stałe, dobre piknięcie. Tak. Ale tym razem każdy rower będzie wyposażony w indywidualną blokadę na tylnie koło, elektroniczną. Każdy rower ma własną komunikację. Dlatego teraz w momencie, kiedy wypożyczymy go przez program komórkowy, terminal, a co najciekawsze, także kartę zbliżeniową, o czym powiemy za chwilę, taki rower indywidualnie się odblokuje i analogicznie, żeby go odstawić, czy to w samej stacji, czy w strefie, ale poza stacją, wystarczy tę blokadę zamknąć i wtedy rower już od razu wyśle informację o tym, że został oddany, zostanie obliczona odpowiednia opłata na podstawie tego, ile przejechaliśmy i gdzie go zostawiliśmy. Czyli w skrócie czas jest liczony od momentu, kiedy blokada sama się zwolni, do czasu, kiedy my ręcznie zablokujemy. Tak, system nie jest w stanie samemu zablokować tej blokady, nie możecie go zwrócić z aplikacji czy z innych systemów. Musicie to ręcznie wpiąć blokadę pomiędzy rower i dopiero wtedy się zwróci. A ponieważ znając Veturilo... Ja to wskazują doświadczenia z innych systemów tego typu, które funkcjonują w Polsce. A ponieważ znając Veturilo, system wczepiania i czujników może czasami nie działać lub w ogóle nie działać, będzie trzeba i tak dzwonić na infolinię. Administratorem pani danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przesnyskiej 6B. Witamy w Nextbike. Polski wciśnij... A oczywiście ręczne zaczepianie, ręczne zamykanie tego wszystkiego ma ni mniej, ni więcej zastosowanie takie jak względy bezpieczeństwa, żeby nie było jak się zdarzało z systemami hulajnóg, co nagle się przerwało wypożyczenie i one po prostu zaczynały w niektórych przypadkach, bo w większości jednak dalej można było jechać, a w niektórych przypadkach wyhamowywały praktycznie do zera, co było no, dosyć niebezpieczne. A teraz wyobraźmy sobie, że w trakcie jazdy blokuje nam całkowicie koło. Na szczęście takich sytuacji nie będzie, ale jak usłyszeliśmy, rower będzie mieć właśnie czytnik, on sam będzie otwierać tę blokadę i będzie posiadać funkcję NFC, co oznacza, iż skoro rower sam będzie otwierać zamek, to będzie mieć dostęp do internetu. Dobrze, panie Dominiku, no to jak możemy pożyczyć inaczej rower, jeżeli nie mamy ani aplikacji, ani nie mamy terminala? Jak zapewne większość z was wie... Już w tej chwili można powiązać wasze konto w Veturilo z jakąś kartą zbliżeniową. Może to być na przykład karta miejska, legitymacja studencka. Wiele takich właśnie kart zbliżeniowych, które są używane także przy otwieraniu drzwi.
I w nowym systemie to się nie zmieni, tylko że teraz zamiast zbliżać taką karetę do terminala, którego najprawdopodobniej na stacji nie zastaniemy, będziemy ją zbliżać do roweru i rower, jeżeli ją rozpozna, automatycznie się odblokuje. Można też tutaj zauważyć, że rozwiązanie zostało przygotowane w sposób przyszłościowy, bo nie można zapomnieć, że z tym systemem możemy równie dobrze działać do 2028 roku. I nawet jeżeli w międzyczasie zmieni się format karty miejskiej, to został on stworzony, te wymagania dla czytników w rowerach, aby był z nim nadal kompatybilny. W skrócie będzie uaktualniany do nowych rowerów, jakby coś. Ale oczywiście to nie byłoby sobą Veturillo, ponieważ jeżeli teraz istnieje sytuacja i sobie siedzicie w pracy i myślicie, dobrze, za 10 minut skończę pracę i co? Nie zdążę dobiec do Veturillo i będę musiał znowu iść na piechotę do stacji metra, na przykład na Politechnikę. To nie ma tego problemu, ponieważ pan Dominik nam teraz wytłumaczy, co zostało zastosowane. Tak, w nowym systemie zostały przygotowane takie opcje jak zarezerwowanie roweru, więc możemy sobie go zablokować tak, aby nikt nam go nie podebrał wtedy, gdy zbliżamy się już do stacji. Czy to będzie jakoś dodatkowo płatne? Nie, nie ma być to dodatkowo płatne. Natomiast druga opcja, o której warto wspomnieć, czyli opcja parkingu. Jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie z jakimś znajomym usiąść przy stoliku w kawiarni zewnętrznej i postawić rower obok tak, aby nikt nam go nie zabrał, niestety nalicza się do naszego czasu i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że maksymalny czas rezerwacji będzie wynosił 15 minut, ale będzie można zająć aż dwa rowery naraz. Dobrze, teraz może przejdźmy do trzech kategorii, gdzie możemy zostawiać rowery. W sensie to są trzy podziały cenowe, w jakich miejscach możemy zostawić rowery. Także oczywiście najbardziej znana opcja już nam dotychczas to jest zostawienie roweru na stacji. I dalej to będzie obowiązywać, będzie można zostawić rower na stacji, tylko tak jak już opisałem, będzie to się odbywało w takiej formie, że nie będzie elektrozamków, tylko na podstawie geolokalizacji system będzie sprawdzał, czy rower się właśnie na takowej stacji znajduje. Ale w każdym razie zostawiamy na takiej stacji, system geolokalizacji sprawdza, czy jest na stacji, nie jest na stacji, wszystko fajnie, nic nie płaci. Kolejnym wariantem, w sensie oczywiście sprostowanie, nic nie płacimy za samo zostawienie roweru. No! Za czas spędzony na tym rowerze jak najbardziej będzie opłata, chyba że to pozostanie dalej w takiej formie, że pierwsze 20 minut będzie bezpłatne i się zmieścimy w limicie tych 20 minut jak 80% użytkowników Veturillo dotychczas. 75%! W sensie nie wiemy jeszcze dokładnie, czy będzie cały czas 20 minut, ponieważ cennik będzie wydzielany później dopiero przez Urząd Miasta. A no właśnie. Druga opcja to jest zostawienie roweru w strefie zwrotów, ponieważ będzie wytyczona taka strefa zwrotów, jednakże nie na stacji. I w takiej sytuacji zapłacimy jakąś tam symboliczną opłatę. Być może to będzie jednocyfrowa opłata. Ja tutaj bym chciał tylko dodać taką, to już akurat wiemy, opłata nie będzie wyższa niż 10 zł. Nie wiemy jaka będzie dokładnie, ale na pewno nie przekroczy tej wartości. Czyli jeżeli będzie na przykład ta druga kategoria, to możemy wziąć pod uwagę, iż mamy na przykład całą Warszawę i jeżeli nie ma jakichś specjalnych miejsc właśnie zaznaczonych na mapie, to możemy go zostawić w tej lokalizacji, tak? Dokładnie. Z tego będą wyłączone m.in. takie miejsca zamknięte, typu jakieś parkingi prywatne czy coś, albo plaże, ewentualnie lasy, bo las kabacki najpewniej na przykład nie zostanie tym objęty. Cennik dla zostawiania poza tą strefą... Poza tą drugą strefą. Jest bardzo atrakcyjny, ponieważ te kolejne maksymalne kwoty w zależności od odległości idą co 50 zł w górę, najpierw do 150 zł, a potem 500 i 1000 zł, więc to jest opcja dla osób, które chciałyby w wielkim stylu wyjechać nad morze i zapłacić za wypożyczenie roweru tyle co za nocleg. Nie, to jest dla osób, które bardzo chciałyby wspomóc gospodarkę Warszawy. W każdym razie właśnie trzeci próg, tutaj, o którym został już drugi pan Dominik powiedział, no to jest opcja, że zostawiamy totalnie poza strefą, gdzie nam się żywnie podoba, na terenie całej Polski, świata. Na przykład na płycie lotniska, na środku autostrady, czy na przykład na molo w Gdańsku.
I tak właśnie wygląda system, więc podsumowując, możemy zostawić albo na terenie stacji, czyli na przykład w obrębie jakiejś od tego totemu, czy naszego terminala, w obrębie około 2 metrów, w sensie może wsadziłem 2 metrów, na terenie jakiegoś tam zaznaczonego miejsca na pewno będzie w aplikacji widać, gdzie możemy spokojnie to zostawić i to będzie za darmo zostawienie w tym miejscu. Będzie kolejne miejsce, czyli na obszarze całej Warszawy bez wyznaczonych specjalnych stref. Tam będzie za drobną opłatą do 10 zł i będzie miejsce poza właśnie terenem Warszawy i w specjalnych strefach lub na przykład w innym kraju, w innym mieście i tak dalej. I tam będą już wielkie, ogromne ceny. Dobrze. Tak. Tutaj jeszcze bym dodał może parę takich drobnych informacji. Po pierwsze, że rowery będą wyglądać znajomo, to znaczy w przypadku tego warszawskiego roweru publicznego stacyjnego nadal będą dostępne tandemy, będą rowery dziecięce, nadal będą niewielkie bagażniki do 15 kg. Nadal będą spadać łańcuchy, no. I nadal nie dostaniemy więcej niż 3 przerzutek, czy tutaj jakby określić stopni. I tutaj jeszcze w ramach dobrego słowa, zanim przejdziemy do następnej części, zapewnię wszystkich, że tymi rowerami będzie się ktoś zajmował. Nie jest to oczywiste, czasami jak sobie popatrzymy na ich stan, ale mamy tutaj określoną, dosyć ścisłą listę, kiedy rowery będą wymieniane, kiedy będzie robiony im przegląd. To nie jest tak, że będą sobie rowery po prostu stać i będą czekać na deszcz. Od trzeciej przerwy międzysezonowej, czyli po prostu od trzeciej zimy, co roku określona część wszystkich rowerów w najgorszym stanie, gdzie jako te w najgorszym stanie określa się te, które do tej pory przeszły najwięcej przeglądów, będzie wymieniana. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak duża część to będzie, ponieważ to jest jedno z kryterium przetargu, więc tak naprawdę będzie to ten odsetek, który zostanie zadeklarowany w zwycięskiej ofercie. Ale nie tylko te rowery będą przechodziły okresowe przeglądy, ale też co roku powinny pojawiać się w jakiejś części nowe. W dodatku, tak jak do tej pory, co mogliście zaobserwować, operator będzie zobowiązany do przewożenia ich pomiędzy stacjami, wtedy kiedy na przykład ktoś by wywiózł wszystkie na bulwary albo pod stadion, tak że nigdzie indziej by ich nie było. Ale oczywiście mamy jeszcze zupełnie inny oddział rowerów publicznych teraz, bo nie chodzi nam tylko i wyłącznie o Veturillo, powstaje też nowa działka. Tak, coś czego do tej pory nie było. No, nie każdy może aprobować ten pomysł, ale powstanie coś takiego jak warszawska wypożyczalnia rowerów. Na początku skromnie, nieco ponad 200 sztuk, tak, rowerów różnych. Towarowych, głównie standardowe i co istotne, będą one wypożyczane długoterminowo. Na jakich zasadach to będzie wypożyczane i gdzie takie rowery będzie można wypożyczyć? Bo wiadomo, że nie podejdziemy sobie chyba na stację, jeszcze najlepiej bez terminala i weźmiemy sobie jeden rower i macie tutaj 30 zł cisnąć gdzieś tam w jakąś szparę i ja sobie go wypożyczę na miesiąc. Tutaj nie będziemy mieli w stacji rozumianych właśnie tak jak przy tym warszawskim rowerze publicznym, ale będą punkty stacjonarne działające od poniedziałku do soboty, gdzie będzie można sobie taki rower zamówić, z tego miejsca odebrać i tam zwrócić. Wygląda na to, że będzie też dostępna opcja dowozu pod adres, ale to już za dodatkową opłatą. I tutaj niestety, ale wszyscy korzystający z warszawskiego roweru publicznego będą mogli tylko zazdrościć, ponieważ te rowery będą zauważalnie lepsze. I pod względem tego, jakie mogą mieć hamulce, i tego, że mogą mieć 7 tutaj ustawień przerzutek, a nie 3. I tego, że nawet bagażnik ma wyższą wytrzymałość.
Do ilu kilogramów? Do 20. Czyli tutaj ten rower będzie wypożyczony na miesiące, tak? Będzie to dłuższy czas, tak. Coś takiego jak macie kartę miejską, na przykład kupujecie sobie Netflixa, to płacicie na przykład na jakiś dany okres czasu. Taki abonament chyba. Tutaj z tego co widzę, to podobnie jak cały regulamin tak naprawdę, będzie to jeszcze kwestia do dalszego ustalenia po wyborze wykonawcy, jak dokładnie będzie ta organizacja wykonywana. Być może właśnie tak jak już tutaj koledzy wspomnieli, będzie jakaś forma premiowania osób, które mają kartę warszawiaka, no ale na pewno jest to ciekawy pomysł. Osobiście nie uważam, aby osoba, która potrzebuje roweru na dłuższy czas, nie mogła go sobie kupić osobiście. Widzę może tutaj student. Tylko zastosowanie dla jakichś na przykład pracowników tymczasowych. Ale jest na pewno i tak ciekawy pomysł, bo mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że to jest czegoś takiego w Warszawie jeszcze nie mieliśmy, jako publiczny rower od miasta stołecznego Warszawy. No to też prawda, ale tak. Powiem tak, rynek zweryfikuje, no. Zobaczymy. Rynek zweryfikuje, tylko aby się nie okazało, że to zawsze mogłyby być jakieś dodatkowe pieniądze pozwalające chociażby na 2 tygodnie działania więcej głównego systemu. No to wiadomo oczywiście jak to będzie. Dobrze, natomiast gdzie będziemy mogli o taki rowery się zgłosić, bo wiadomo, że skoro ich jest, bo to będą rowery takie tradycyjne, elektryczne i jeszcze jakieś? Te rady bardzo, bardzo różne. Właśnie tutaj te najciekawsze to będą liczone już w pojedynczych sztukach, bo 100 to jest standardowych, 100 elektrycznych, a jeżeli chodzi o rowery towarowe, o jakieś, nawet mamy rowery ręczne, to już pojedyncze sztuki, 3, 5, 5 tandemów. Ale 5 ważne, że będzie. Natomiast jedno pytanie cały czas pozostaje, nie do rozwiązania moje, do pana Dominika. Gdzie to będziemy mogli zrobić? Gdzie wypożyczyć? Będziemy to mogli robić w stacjonarnych punktach. Tak jak mówię, one nie będą całodobowe. Jak to? I mowa jeszcze tutaj o nie więcej niż 10 filiach, w których też będzie można taki rower odebrać lub dostarczyć po zakończeniu umowy. Bo tutaj mówimy już o umowie przy takim długim wynajmie, bez dodatkowych opłat. Wyobrażam sobie, że mogą to być na przykład centra handlowe, jakieś takie większe miejsca, które by właśnie chciały sobie w ten sposób tutaj może skusić kolejne osoby do odwiedzenia ich. Nie wiemy dokładnie, gdzie one będą. Oczywiście to wszystko zostanie ustalone już po wybraniu wykonawcy. A tak reasumując już dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliśmy. Czy coś jeszcze mam do dodania co do tego właśnie, jak będzie wyglądać wypożyczanie towarów i Veturillo? Myślę, że każda osoba, która będzie dokładnie zainteresowana na przykład po ilu wypożyczeniach obowiązkowy jest przegląd roweru, może zajrzeć w dokumentację, z której korzystaliśmy. Polecamy stronę zdm.waw.pl. Albo jeżeli ktoś jest bardzo leniwy, zapraszamy do sekcji komentarzy, gdzie jeżeli uzbiera się dużo takich komentarzy z ciekawymi pytaniami, jesteśmy w stanie dla was nagrać specjalny odcinek, gdzie na nie będziemy odpowiadać właśnie, jak to będzie wyglądać. Natomiast reasumując dzisiejszy odcinek, Veturillo się bardzo zmieni po 2020 roku. Będzie przypominać oczywiście rower ten tradycyjny, jaki widzimy dzisiaj, ale prawdopodobnie już nie usłyszymy tradycyjnego piknięcia na otwarcie zamka, który czasami się otwierał, czasami było tylko same piknięcie, a czasami nic się nie działo. Chyba, natomiast, że bezpośrednio z roweru. No chyba, że tak. To byłoby naprawdę bardzo miłe i taki symbol powinien zostać. Podtrzymanie tradycji. Dokładnie. Ale właśnie. Powiedz mi proszę, awizonoszu, ponieważ przybywamy tutaj tak w trzech, ale wydaje mi się, że na tym kanale jeszcze kogoś brakuje. Tak, czy oczywiście. Wiesz, o kim mówię? Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie powiedzieli, że teraz się połączymy z Jakubem Sykutem, który oczywiście gdzieś tam czeka daleko, ale moje pytanie jest po prostu jedno. Gdzie Jakub czeka? I mam do was po prostu pytanie. Możecie odpowiedzieć błędnie lub poprawnie, ja wam oczywiście powiem. Panie Dominiku, gdzie Sykut teraz stoi? Prawdopodobnie pod nowymi stacjami Veturillo. Panie latający Dominiku? Ja uważam tak samo. No i dużo się nie myliście. Jakub Sykut oczywiście stoi pod naszą ukochaną stacją Centrum Nauki Kopernik i łączymy się teraz z nim oczywiście specyficznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Jakub Sykut. Po długiej przerwie opowiem wam dzisiaj o stacjach Veturilo, a dokładniej o zapełnieniu stacji rowerami. Występuje kilka stanów zapełnienia. Pierwsze początkowe stany oznaczają, że rowerów na stacji jest za mało, bądź w ogóle ich nie ma. Co dla służb jest bardzo ważną informacją, gdyż trzeba przenieść tam rowery, żeby po prostu były. Czwarty stan automatycznie oznacza, że tych rowerów jest za dużo i trzeba stamtąd rowery zabrać do stacji, gdzie jest ich znikoma ilość. To wszystko ode mnie, z miejsca wydarzeń, jak zawsze narzekający na pogodę, Jakub Sykut. Do zobaczenia. No dobrze, dziękujemy Ci Sykucie. Miejmy nadzieję, że te informacje dla Państwa były przydatne. No i co dużo mówić, tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy materiał polityczny. Jest trochę dłuższy, bo prawie 30 minut trwa. No i teraz powiemy jeszcze tylko krótko, jak wygląda przetarg aktualnie, jak to się zakończyło. Więc Nextbike się wycofał, bo upada, albo nawet już upadł. Administratorem pana, pani danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przesnyskiej 6B. Witamy w Nextbike. Polski wciśnij. Mamy za to bardzo dobrego zastępcę, bo zgłosiła się jedna firma z cieplutkiej Hiszpanii. Niestety przekracza budżet o kilkadziesiąt milionów. Niektórzy twierdzą, że to jest mafia, ale czym byśmy się przejmowali? Przecież w Warszawie jest multum pieniędzy. Także tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania konkretnie do tego, jak w teorii miałoby to wyglądać, bo miejmy nadzieję, że mimo wszystko Veturilo będzie w następnym roku, niezależnie wszystko obsługiwane, to napiszcie w komentarzach, my postaramy się odpowiedzieć na to, co mniej więcej wiemy. No i co dużo mówić, jak będziemy coś więcej wiedzieć o Veturilo nowym w 2021 wieku i o warszawskiej wypożyczalni, będziemy oczywiście robić kolejne filmy i tak dalej. No, co dużo mówić, chyba się zażegamy. Dobrze, to no. Z mojej strony do usłyszenia. Do usłyszenia, do następnego. Już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Check it out now.